W tym tygodniu w Newsweeku piszemy o seks-koloniach nastolatków. Każdy z nas kiedyś jeździł na kolonie, na obozy. Też czasami bywało ostro. Pamiętam wycieczkę szkolną, na której kupiliśmy sobie butelkę wódki. Wielkie tajemnice rozpiliśmy, tajemnica się wydała, wódkę trzeba było wylać. Był wstyd, mieliśmy konsekwencje. Wstydziliśmy się. Teraz dzieciaki jadą ostrzej. Opowiadała mi o tym wychowawczyni, która jeździ na takie obozy od wielu lat, ale jeszcze jest taką osobą starej daty. Jej się to też w głowie nie mieści, co się wyprawia, ile alkoholu się przelewa, jaka swoboda seksualna panuje i między kolonistami, chłopakami, dziewczynkami to się zmienia, i między turystami i dziewczętami. To też jest jakieś zupełne nowum. I czasem są w tym pieniądze. Wie pani, za co ona sobie tę sukienkę kupiła? Pyta jedna kolonistka wychowawczynie, no i dodaje za co. Dlaczego dzieciakom tak puszczają hamulce? Wyjeżdżają z domu. Najgorzej jest na obozach zagranicznych. Przejeżdżają przez granicę i tam wydaje mi się, że są anonimowi, nikt nie pilnuje. I rzeczywiście trochę mniej pilnuje, bo nie ma polskiej policji, którą zawsze tutaj w kraju można wezwać. Za granicą wychowawcy są trochę bardziej bezradni, a nawet jeśli nie są bezradni, to często ci wychowawcy też mają 19-20 lat, jeszcze 3 lata temu sami jeździli na takie obozy, sami imprezowali na maksa i mają coraz większy próg tolerancji. Mówi o tym ta wychowawczyni, z którą rozmawiałem. Jej się to nie mieści w głowie, nie wiem jak państwu. Ja byłem zbulwersowany, kiedy zbierałem materiał do tego tekstu i pisałem z taką lekką trzęsawką, bo też jestem rodzicem.